Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Cytaty. Jakieś fajne zdania, coś, co może nas inspirować, zachęcać do życia, do działania, do podejmowania pracy nad sobą. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, o której może wszyscy wiemy, a mianowicie takie zdanie. Rok ma 365 dni. Każdy to wie, tak? Rok ma 365 dni. A spójrzmy na to w zupełnie inny sposób. Rok daje nam 365 okazji. Dokładnie, każdy jeden dzień jest to okazja. Każdy jeden dzień jest to możliwość. Te słowa, rok daje nam 365 okazji, zmieniają zupełnie sposób, na jaki patrzymy na to. Nie są to tylko dni, ale są to okazje, są to możliwości. Jest szansa. Tak na to patrzymy. Ponieważ bardzo często koncentrujemy się, wszyscy ludzie tak robią, ważne jest też, żeby nad sobą pracować. Koncentrujemy się na celach bardzo odległych, które są w perspektywie długoterminowej. Koncentrujemy się na nich, myślimy o nich, skupiamy się na nich, ale co jest istotne, aby osiągnąć ten wymarzony cel, osiągnąć to, co chcemy osiągnąć w swoim życiu z bardzo odległej perspektywie, marzeniami tego nie osiągniemy. Trzeba podjąć działanie. Trzeba się skoncentrować na tym właśnie jednym dniu, w którym żyjesz. Tak? Ponieważ tym, że będziesz marzyć, będziesz marzyła, będziesz marzył o czymś, co może nastąpić za 5 lat, marzeniami tego nie zrealizujesz. Koncentrować się na tym należy. I skoncentrować się jeszcze bardziej na dniu dzisiejszym, na tym, co robisz tu i teraz. Skoncentruj się na tym, tak? Nad pracą nad sobą, nad poprawą relacji, nad wychodzeniem ze złych stanów emocjonalnych, ponieważ jeżeli koncentrujesz się na tym, że nadal jest źle, nadal nic się nie zmienia, w perspektywie masz to, że to się zmieni, a nie koncentrujesz się na tym, co masz robić dzisiaj, kółko myślisz o tym, co było, co jest lub co będzie. A nie koncentrujesz się na tym, co jest istotne, czyli na dniu dzisiejszym, na tej okazji, którą masz właśnie teraz. Wykorzystaj tę okazję. Wykorzystaj ten dzień do pracy nad sobą. To jest okazja. Dokładnie. Patrzmy na każdy dzień jako kolejną okazję. Co jest jeszcze istotne w tych słowach, to to, że jeżeli dzisiaj się nie udało, jeżeli dzisiaj nawalone, nie poszło, plan niezrealizowany, pomimo tego, że miało być tak świetnie, miało być wykonywane wszystkie zadania, praca nad sobą, poprawianie swojego stanu emocjonalnego, ale nie wyszło, nic nie szkodzi. Jutro też jest dzień, ponieważ rok ma ich aż 365. Nic się nie stało, jest wszystko ok. Jutro wstaniesz i masz kolejną okazję, kolejną możliwość, żeby swój cel realizować, żeby się do niego przybliżyć, żeby był to kolejny krok. Pamiętajcie, powoli, spokojnie, drobnymi krokami do przodu. Idąc dalej dojdziesz, niż szybko, pach, biegniesz i niestety nie wyszło. Pamiętajcie o tym. Rok ma 365 dni. Jest to aż 365 okazji. Więc jeżeli kładziesz się spać i myślisz, no nie, nie poszło, nie uda mi się to, to jest niemożliwe. Absolutnie, to jest nieprawda. Ponieważ, zobacz, rok ma 365 dni, 365 okazji. Myśl o każdym dniu jako okazji, jako o możliwości, jako o kolejnym kroku, który Cię przybliża do Twojego celu. Powoli, spokojnie, do przodu. Jest to multum czasu. Nie musisz, nie spiesz się, ponieważ to tak nie zadziała. Daj sobie czas, bądź dla siebie dobry, bądź dla siebie dobra, wyrozumiała, cierpliwa. Kładziesz się spać, nie wyszedł plan, trudno. Jutro jest kolejna okazja. A więc pamiętajcie, rok ma 365 okazji. Teraz pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Trzymajcie się, do następnego. Z Bogiem, pa! Pięknie jest w tym parku. A wszyscy mówią, że ciągle pada. Nieprawda, to jest kolejna okazja, żeby wyjść. Trzymajcie się, pa, cześć.